Witajcie kochani w 13 czerwcowym vlogu. Hej kochani, witam was w sobotę 13 czerwca. Tak jak wam wspominałam na Instagramie, przez ostatnie kilka dni nie nagrywałam, dokładnie chyba przez dwa, ponieważ nic ciekawego się nie działo, nie chciałam was zanudzać, a tak jak wam wspominałam jeszcze w maju, czerwcowe vlogi nie będą się pojawiały codziennie, ponieważ jestem w domu, nic ciekawego, wiecie, aż tak się nie dzieje, żeby wam nagrywać, więc może czasami są ciekawsze momenty, które chcę upamiętniać na vlogach, ale tak jak wczoraj i przedwczoraj nic ciekawego się nie działo, dzisiaj wstałam i powiem wam, że nie mam nic na twarzy, jestem totalnie nieogarnięta, bo mam pewnie jeszcze zaspany głos, ponieważ nic jeszcze ze sobą nie robiłam, tylko się przebrałam i rozpuściłam włosy, a dodatkowo miałam dzisiaj takie jakby związane włosy lekko mokre, bo wczoraj je sobie umyłam i zobaczcie, co się fajnego stało, takie loczki, więc taki efekt bardzo mi się podoba, taki luźny, naturalny. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę, wczoraj na przykład było 31 stopni, czekałam na taką pogodę, ale jednak jest strasznie duszno na dworze. Myślałam, że chociaż będzie lekki wiatr i będzie można czymś oddychać, ale niestety wczoraj jak siedziałam, ponieważ przyjechał również Leoś do nas, no i będzie pewnie przez jakiś czas, ponieważ wiecie, zaczynamy wakacje i pewnie będę sobie z nim spędzać czas, więc już nie mogę się doczekać, aż napiszę testy i będziemy mogli robić jakieś pikniki, spędzać razem czas. No ale jest bardzo duszno, mam nadzieję, że dzisiaj już ta pogoda będzie troszeczkę lepsza. Mam do zrobienia kilka rzeczy dzisiaj, ale ogólnie nie ma co się zamartwiać pogodą i tak bardzo się cieszę, że wiecie, nie ma takiej pochmurnej pogody, bo wtedy ja mam od razu inny nastrój. Ale o tym wam już często wspominałam, więc nie będę się rozgadywać na temat pogody. Zaraz idę zrobić sobie śniadanie i wiadomo, jak to sobota. W sumie taka tradycja u mnie jest, że jak są weekendy i chodziłam jeszcze do szkoły, to zawsze robiłam sobie takie lepsze śniadania. Wiadomo, że teraz jak siedzę w domu, to mam więcej czasu i mogę sobie w tygodniu robić takie lepsze śniadania. Ale stwierdziłam, że dzisiaj sobota i zrobię sobie może pancake'i. Ostatnio pancake'i jadłam w Dzień Dziecka, więc było to 2 tygodnie temu. A dzisiaj zrobię sobie pancake'i z serkiem wiejskim, czyli takie placuszki. Powiem wam, że mało osób pewnie zna placuszki z serkiem wiejskim, ale moja siostra Julka jest bardzo z tym kojarzona. Może nie w internecie, ale u nas w domu nikt prawie, wiecie, nie je placuszków z serkiem wiejskim, a Julka jest po prostu największą fanką i ona je uwielbia. I nie chodzi o to, że ona je placuszki i dodaje do nich serek wiejski na górę czy na wierzch, tylko ona dodaje do środka ten serek wiejski i naprawdę wychodzą przepyszne. Tylko te pancake'i mają taki specyficzny smak i u niej w wyróżnionej relacji jest przepis. Ja troszeczkę go zmodyfikuję, ponieważ chcę dodać taką mąkę dyniową, ona jest taka zielona, ale to wszystko wam pokażę. Przyznam wam, że jak nie nagrywałam vlogów, to w ogóle się nie starałam nad jedzeniem, które robię i najczęściej jadłam jakiś jogurt z musli albo jakieś kanapki z miodem. Ale przez to, że jest tak ciepło, to trochę mam mniejszą ochotę na jedzenie i na przykład wczoraj dopiero zjadłam obiad o godzinie 17 czy tam 18, bo w ogóle nie byłam głodna i jem tylko tak naprawdę owoce. Żeby też nie było, że nic nie jem, to naprawdę staram się jeść wyznaczone posiłki, ale jednak najbardziej w taką pogodę lubię jeść owoce, na przykład arbuza, truskawki, czereśnie, także teraz najwięcej ich zjadam naprawdę chyba kilogramami, ale dobra, nie gadam, idę zrobić sobie śniadanie i mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w tym dniu. Już w poniedziałek piszę egzaminy, więc tak. I to tyle. Mam wszystkie potrzebne składniki do zrobienia moich placuszków. Z tego co wiem, Julka używa 2 jajek, ale ja użyję jednego, nie wiem, jakoś tak na jedną porcję, wydaje mi się, że jedno wystarczy. Mam mąkę dyniową, która jest zielona, ale możecie sobie pomyśleć, dlaczego ona jest zielona. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale chodzi o to, że naprawdę nie czuć żadnego innego smaku. Nie jest to też żaden szpinak czy coś, więc nie ma takiego aromatu. Mam tutaj mąkę ryżową i mamy tutaj jeszcze przesypaną bardzo dużą ilość mąki orkieszowej jasnej, ale ona u nas jest niezbędna. Tutaj mam oczywiście serek wiejski, najlepszy jest taki, gdzie te kawałeczki jakby są wyczuwalne, czyli jest taki płynny. Tutaj mamy jajko oraz troszeczkę mleka mogę dodać albo jakiegoś jogurtu. Mam tu jakiś grecki lekki, więc mogę trochę dodać. Tutaj jest inwencja twórcza, jeszcze będę oczywiście dodawała erytrytol. I teraz dolewam serek wiejski, wiem, że to nie wygląda zbyt dobrze, ale uwierzcie mi, że pancake'i są naprawdę dobre. Dodałam tutaj także cukier z prawdziwą wanilią oraz odrobinę jogurtu naturalnego. Time.
Dodaję jeszcze oczywiście troszeczkę proszku do pieczenia. No i jak widzicie, tak się prezentuje masa, ma być ona lekko gęsta, więc musicie sprawdzać po prostu i dodawać na oko. No i zaraz będę smażyć na takiej specjalnej patelni do pancake'ów. Wy oczywiście możecie użyć takiej zwykłej patelni, jaką macie. Placuszki gotowe, zrobiłam również zdjęcie, jak widzicie już ta jeżyna lekko odmarza, a na zdjęciu ładnie to wszystko wyglądało, także ja zabieram się za jedzenie, bo jestem już bardzo głodna. Nie wiem dlaczego, ale tutaj strasznie prześwietla, nie mam pojęcia czym to jest spowodowane. Ja zabieram się za jedzenie moich pancake'ów. Fajne, mają kolor taki lekko zielony, zaraz jeszcze sobie chyba przyniosę taki krem czekoladowy Nut Love i będę sobie z nim jadła. Stwierdziłam, że jak jestem na dworze i mam troszeczkę czasu, jem sobie śniadanko, to wypowiem się w temacie egzaminów. Wiem, że było sporo pytań i takich zapytań w temacie właśnie moich przygotowań, jak one wyglądają, więc stwierdziłam, że wam troszeczkę w tym vlogu powiem. Chcę podejść do niego totalnie na luzie, tak jak to robiłam w przypadku egzaminów próbnych. Wiadomo, że muszę je napisać, ale też one nie są mi w 100% potrzebne, więc ja chcę je napisać jak najlepiej potrafię, ale też nie chcę się tak jakby spinać, że robić niepotrzebnego szumu, że nic nie umiem, że nic nie napiszę, bo napiszę na tyle, ile będę mogła, na tyle, ile stres mi pozwoli, bo wiadomo, że ja zawsze takimi rzeczami się troszeczkę stresuję, ale staram się podejść do tego tak z takim dystansem, że wiecie, to nie koniec świata, egzamin to naprawdę nie jest wszystko. Jeśli chodzi o moje przygotowania, to mniej więcej od kilku dni dopiero zaczęłam się bardziej skupiać na egzaminie niż na takich rzeczach typowo szkolnych, bo te oceny są już wystawione. Jeśli chodzi o to, z czego korzystam, z czego się uczę, to są to repetytoria. Naprawdę mam taką super książkę, jest to takie repetytorium i nie są to arkusze egzaminacyjne, mam też takie repetytorium, ale już arkusze się naprawdę przez cały rok narobiłam, więc już nie mam naprawdę ochoty tych wszystkich arkuszy robić od nowa. Ale korzystam z takiej książki, gdzie są wszystkie powtórki, na przykład z języka polskiego, wszystkie lektury, wszystkie jakieś takie rzeczy potrzebne są po prostu tam spisane, to jest takie neonowe repetytorium, nie wiem, może ktoś z was ma. Jest taki podział na dramat, lirykę i epikę i naprawdę mogę wam polecić właśnie tę książkę, nie wiem czy komuś jeszcze się to przyda, ale może przyszłym rocznikom. Jeśli chodzi o matematykę, to mam też takie repetytorium właśnie z powtórkami, również neonowe, tylko że zielone i będę z niego również korzystać. Chcę na świeżo to wszystko zrobić też w ten weekend. Wiadomo, że ja się uczę cały rok i taka wiedza zostaje w głowie. Wiadomo, że też jak było zdalne nauczenie, to mieliśmy jakieś tam arkusze egzaminacyjne. Jestem ciekawa egzaminów, ponieważ chcę sprawdzić swoją wiedzę i mam do was takie jedno pytanie. Abyście napisali w komentarzu, bardziej taką prośbę, napiszcie koniecznie w komentarzu, czy są tutaj osoby właśnie, które piszą egzaminy i co obstawiacie. Zróbmy tak jak na maturze, obstawiali wesele, to my sobie coś obstawmy. Jak myślicie, jaka lektura pojawi się na egzaminie? Bo wiadomo, że będą jakieś tam pojedyncze teksty, takie mniejsze, będzie pewnie jakiś taki, nie wiem, tren albo fraszka czy coś, ale dajcie mi koniecznie znać, ponieważ w tamtym roku był Mały Książę. Więc ja bardzo lubię tą lekturę i niestety pewnie w tym roku się nie trafi, no bo dwie lektury takie same pod rząd uroczników dwóch, no to wątpię. Nie wiem dlaczego, ale ja mam jakieś wrażenie, że na przykład będzie Zemsta albo Balladyna. Wiadomo, że na egzaminie są różne lektury, ja tutaj nie chcę też, wiecie, mówić wam, że będzie tylko jedna lektura. Może być ewentualnie Pan Tadeusz, jeśli chodzi o mnie, to ja bym najbardziej chciała, żeby była opowieść wigilijna. Nie wiem dlaczego, ale zawsze jak pisałam jakieś rozprawki czy coś, to jednym z argumentów była opowieść wigilijna, bo jakoś ogólnie ta lektura, lubię tą lekturę. Przyznam wam, że niewiele lektur lubię. Nie chodzi o to, że wiecie, to mi sprawia jakąś trudność czytanie ich, tylko po prostu nie zawsze pamiętam wszystkich bohaterów, jakoś oni mi się mieszają, bo to wszystko jest takie dość podobne w niektórych lekturach. Ale na przykład lubię Kamienie na szaniec, nie wiem czy to jest ogólnie obowiązkowa lektura, pomijmy. Bardzo lubię właśnie Opowieść wigilijną, Mały Książę, ale niestety Mały Książę troszeczkę tutaj odpada nam. Ewentualnie w rozprawce, bo w opowiadaniu można coś nadmienić. Jeśli jeszcze chodzi o egzamin, bo będzie to troszeczkę taki przedegzaminowy vlog,
I nie chcę was też straszyć, tylko nastrajać pozytywnie, bo wy widzicie tego vloga w niedzielę, więc nie stresujcie się, kochani. Ja trzymam za wszystkich kciuki i będę starała się nagrywać vloga. Nie wiem, czy przez 3 dni i później złączę takiego jednego vloga, czy codziennie będę nagrywać. Wątpię, że codziennie uda mi się wstawiać te filmy, ale zobaczymy. Jeśli chodzi jeszcze właśnie o egzamin, to nie wiem dlaczego, ale ja mam takie zaprogramowanie w mózgu, to źle brzmi, ale mam takie zaprogramowanie, że po prostu my na lekcjach bardzo często pisaliśmy rozprawki. Jeśli na egzaminie jest do wyboru opowiadanie i rozprawka, to mój mózg w ogóle nie zwraca uwagi na opowiadanie. A ostatnio na przykład na tym zdalnym nauczaniu nasza pani zadała nam napisać opowiadanie, dokończyć tam jakiś tekst i napisać swoją przygodę. I tak się wciągnęłam, tak mi się to spodobało, że nie wiem dlaczego zawsze na egzaminie pomijam właśnie opowiadania. Możecie mi dać jeszcze znać, czy jesteście właśnie team opowiadania, czy rozprawki. Ja zdaję sobie sprawę, że opowiadanie ma taką bardziej luźną formę, można się wyżyć artystycznie, a wiadomo, że jestem dusza artystyczna i nie mam pojęcia dlaczego. Wydaje mi się, że to może być ze stresu, że rozprawka, wiecie, ma taki dany klucz, czyli musicie napisać, wiecie, tezę, później argumenty i później zakończenie. I jakoś nie wiem, po prostu tak sobie zakodowałam to w głowie, a jakoś ciężko mi opowiadanie pisać na egzaminie. Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane w domu, na przykład jak miałabym wybierać, to wydaje mi się, że wybrałabym jednak opowiadanie. Ale ogólnie chciałabym, wiecie, się rozpisać na jakiś fajny temat, a nie tylko pisać, żeby zapełnić stronę i liczyć słowa. Jeśli chodzi o prace pisemne, to przyznam wam, że łatwiej mi one przychodzą niż takie zadania otwarte, takie jakieś, gdzie trzeba coś zargumentować, jakiegoś bohatera przywołać. Jakoś właśnie prace pisemne są takie dla mnie bardziej żywe. I lubię pisać prace pisemne. Dajcie mi koniecznie znać, co wy o tym wszystkim myślicie, co obstawiacie, czy się stresujecie, jakie jest wasze nastawienie, czego się najbardziej boicie. Ja ogólnie mówię tutaj najbardziej o języku polskim. Nie wiem dlaczego, ale tak się najbardziej skupiłam na tym. Ale wydaje mi się, że po prostu zajęłam się tym językiem polskim, rozwinęłam się na temat właśnie polskiego, ponieważ jest on w pierwszy dzień i najbardziej chcę się na nim skupić. Mnie osobiście bardziej zżera taka ciekawość, co tam będzie, czy dam radę, czy to będzie coś, co umiem, czy może nie. Najgorszy moment jest wtedy, kiedy powtarzam matematykę, wszystkie działy i nagle uświadamiam sobie, że o jednym zapomniałam dziale i akurat on się najczęściej powtarza na egzaminie z matematyki i na przykład zapomniałam jakiegoś wzoru i to jest po prostu hit, naprawdę. Tyle w temacie egzaminów, widzicie tego vloga w niedzielę, więc nie zamartwiajcie się, kochani, cieszcie się z weekendu i podejdźcie do tego naprawdę na luzie. No i hit hitów. Przychodzę do mojego pokoju po śniadanku, a był otwarty balkon, więc walkerek mógł sobie wejść. No teraz naprawdę go często wpuszczamy do domu, ponieważ wiadomo, że jest gorąco. A pieski też muszą, wiecie, mieć jakieś schronienie przed słońcem. A Walker bardzo nie lubi leżeć właśnie na słońcu. A tak jak wiecie, my uwielbiamy zwierzątka i naprawdę nam nie przeszkadza to, że Walkerek spędza troszeczkę czasu w domu, ponieważ jest naszym kochanym domownikiem. No i przyszłam do mojego pokoju, no i zobaczcie. Oto Walkerek, który sobie odpoczywa w moim pokoju i jak gdyby nigdy nic, nawet nie patrzy na mnie. Ja znam naprawdę dobrze moje zwierzątka. No i Walkerek teraz, wiecie, otworzył oczka, zobaczył, że weszłam. To naprawdę w ogóle nie zwraca uwagi, że jestem. Po prostu kocham cię, Walkerku. Tak? No tak, misiu. Tak, i znowu mucha wleciała. Idź, mucho. Przepraszam za moją irytację aktualnie, ale bardzo mnie to denerwuje, kiedy ja nagrywam i akurat wtedy mucha wlatuje do pokoju. I to nie taka malutka, która sobie gdzieś tam lata po pokoju, tylko taka wielka, która tutaj przed aparatem mi lata. Postawiłam sobie kamerę, ponieważ będę aktualnie myła ząbki i od 2 dni testuję szczoteczkę soniczną. Powiem wam, że pierwszy raz mam styczność z taką oto szczoteczką. Zobaczcie. Dostałam ją ostatnio właśnie od Foreo. No i tutaj mam pastę do zębów. Powiem wam, że o ta pasta, nie wiem czy ktoś ją kojarzy, ale ma naprawdę super smak. Więc jeśli ktoś ma na tym punkcie fioła, to naprawdę to jest pasta, która ma super smak. Także nakładam sobie troszkę i właśnie sobie testuję. Zobaczcie, jak to super wygląda. Szczoteczka jest niebieska, pasta również. Także będę testować. Kochani, witajcie na dworze. Powiem wam, że naprawdę się rozpływam. Jest tak
piękna pogoda, ale jednocześnie jest mega, mega gorąco. Julka się opala, ja opalałam się wczoraj, ale dzisiaj już naprawdę nie mam siły. Może później trochę się poopalam, ale no, serio... przydałoby się. No, ale ogólnie to siedzę sobie trochę na dworze i będę zaraz robiła zdjęcie. No i pewnie znowu się zdziwicie, dlaczego jestem w tym topie z motylkiem, ale mega mi się podoba i jeszcze nie miałam... Jak Angelika Mucha. No dobrze, tylko że ona buja po mnie. Jeszcze nie miałam w nim zdjęcia na Instagramie, więc stwierdziłam, że się ubiorę ponownie. Jem sobie również arbuza. Jura, nie skacz, bo to słychać. Przestań. Ja tak tyle. Później chyba się spotkamy z Leosiem i z Helusią, ponieważ pewnie będą na dworze się bawić fajnie i uwielbiam takie super beztroskie weekendy. Nie wiem dlaczego, ale miałam przed chwilką laga, ponieważ myślałam, że testy zaczynają się w poniedziałek, czyli za 2 dni. A okazało się, że testy zaczynają się we wtorek i we wtorek jest pierwszy dzień testów, a nie wiem dlaczego, co ja sobie ubzdurałam i dlaczego myślałam, że w poniedziałek, nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane, ale wydaje mi się, że tym, że po prostu Julka zaczynała matury w poniedziałek, ale okazało się, że we wtorek zaczynam egzaminy, moje ogarnięcie to po prostu jest na wyższym levelu. Mam nadzieję, że wy będziecie pamiętać, kiedy są egzaminy. U mnie mogłoby się wszystko zdarzyć i mogłabym pójść w poniedziałek do szkoły i myśleć, że zaczynają się testy, a tak naprawdę we wtorek. Oj, pomijmy to. Ja teraz zabieram się za robienie domowych lodów. Często wam pokazuję na vlogach, na czerwcowych vlogach właśnie, jak jemy lody z Julką, ale takie kupione w sklepie, a teraz stwierdziłam, że zrobię coś domowego. I mam tutaj takie specjalne foremki, takie specjalne pojemniczki na lody. Gdyby były pytania, one pochodzą z IKEA. Tutaj mam truskawki, banana, tutaj mam erytrytol oraz jogurt naturalny. Mam taki gęsty oraz taki bardziej płynny, więc sobie pomieszam. Nie wiem, może coś jeszcze tutaj dodam, jakieś dodatki. A, jeszcze mam jedną rzecz, która może dać lepszy smak. Zaraz wam pokażę. I to jest ta oto rzecz, jest to białko o smaku takiego sernika truskawkowego i wydaje mi się, że jak troszeczkę dodam, tak naprawdę niewiele, to może dać fajny aromat, więc będę kombinowała. Dawno nie robiłam takich domowych lodów. Wlewam trochę jogurtu, bo w sumie one będą takie jogurtowo-truskawkowe. Chciałabym się już z wami pożegnać w tym vlogu. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję wam za poświęcony na mnie czas. Buziaki, pa, pa.